tutaj mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym i objedziemy sobie to, pojedziemy na wprost. Czyli przed tym skrzyżowaniem trzeba będzie, ale to bezpośrednio przed skrzyżowaniem, zredukować dwa biegi w dół, czyli do trójki, zobaczyć, czy nikt nie jedzie i na trójce objechać sobie to skrzyżowanie. Na razie tu nie omawiamy znaków, bo jesteśmy na etapie opanowywania pojazdu. Zrzucamy sobie do trójki. Trójeczka, nie, trójka, trójka. Puszczamy sprzęgło. Delikatnie patrzymy, czy tam nic nie jedzie. Jedziemy i patrzymy w prawe lusterko, żeby nie zahaczyć krawężnika. I jedziemy sobie, jedziemy śmiało, śmiało, śmiało. I tu będziemy zjeżdżać na obole. I musimy pamiętać, że trzeba wypuścić przód dalej. Jedziemy na wprost, jeszcze nie kręcimy. Teraz dokręcamy, patrzymy, kontrolujemy sobie lusterku i prostujemy i biegniemy dalej. Tu zaraz będziemy mieli skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, gdzie pojedziemy w prawo. I proszę zwrócić uwagę, że to skrzyżowanie jest pod kątem ostrzejszym, czyli takim. I żeby się zmieścić autobusem, trzeba rozbić ten zakręt na dwa, czyli dokręcić, wypuścić i drugi raz dokręcić. Włączamy kierunkowskaz w prawo. Podjeżdżamy sobie, widzimy, że tam stoją oczekujące samochody. Jeżeli ten samochód nie ruszy, to my będziemy musieli go ominąć, a wypuścić nos za tym samochodem. Tam będziemy potrzebowali troszeczkę miejsca. Pojechał, całe szczęście, ale z drugiej strony nie będziemy mogli sobie przećwiczyć. Czekamy na zielone światło. Ten mrugający pomarańczowy ludzik mówi, że tam światła zielone były. Jedziemy sobie cały czas na dwójce i jeszcze kręcimy. Prostujemy, dokręcamy, wyprostujemy. Jeszcze wyprostujemy za nim i znowu dokręcamy, patrząc w prawe lusterko, udało się. I jedziemy. Jedziemy na wprost, jeszcze tutaj na tym następny bieg. Jedziemy. Jeszcze nie kręcimy. Koła idą za nami i teraz dopiero kręcimy. I jedziemy sobie.